Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Jakie uwagi zgłosili mieszkańcy do projektu planu dla osiedla Lecha? Kolejne spotkanie w ramach akcji Mozaika z pamięci. I matury na Ratajach. Zapraszamy! Trwają prace nad projektem planu zagospodarowania dla osiedla Lecha. Zakończyły się już konsultacje z mieszkańcami i zakończył się czas na zgłaszanie uwag do projektu. Wiemy już, jakie uwagi zgłosili mieszkańcy. Do projektu planu zagospodarowania dla osiedla Lecha wpłynęło 6 uwag. 4 z nich dotyczyły wzbogacenia zieleni w różnych miejscach na osiedlu. 2 uwagi dotyczyły natomiast kwestii możliwości wybudowania nowego budynku w środkowej części osiedla. Dotyczą tego, żeby na tym terenie zlikwidować możliwość postawienia jednego budynku obiektu kubaturowego, który w obecnym projekcie planu jest wskazany na tym terenie. Jedna z uwag została zgłoszona przez Spółdzielczą Radę Osiedla Lecha i Czecha, a druga przez mieszkańców. Pod tą drugą znalazło się ponad 400 podpisów. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną teraz przekazane prezydentowi do rozpatrzenia. Ten może każdą z nich zaakceptować lub odrzucić. Po rozstrzygnięciu tych uwag projekt będzie przygotowany do skierowania do Rady Miasta Poznania celem uchwalenia. Razem z projektem każdorazowo jako załącznik jest przekazywana lista uwag nieuwzględnionych przez prezydenta. Taki projekt najpierw jest przedmiotem obrad Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania, gdzie radni opiniują zarówno rozstrzygnięcie uwag, jak i sam projekt, a później ostatecznie trafia na sesję Rady Miasta Poznania, gdzie radni mogą podjąć uchwałę o planie miejscowym. Według zapowiedzi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ostateczne uchwalenie projektu planu ma nastąpić w ciągu kilku miesięcy. Przypomnijmy, że w centralnej części osiedla projekt dopuszcza wybudowanie budynku sportowo-rekreacyjnego o wysokości do 2 kondygnacji. Teren ten należy do prywatnego właściciela, ale jest obecnie dzierżawiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych. Kiedy powstanie ścieżka łącząca Polany Harcerza z alejami spacerowymi nad Maltą, inwestycja jest coraz bliżej realizacji. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych. W ramach inwestycji zostanie rozebrana istniejąca część ścieżki oraz budowa nowej alei łączącej pomnik na Polanie Harcerza z promenadą nad jeziorem Malta. Ścieżka będzie tylko piesza, a nie tak jak zakładał projekt zgłoszony do poznańskiego budżetu obywatelskiego pieszo-rowerowa. Powód to zbyt wysoki koszt. W ramach PBO można inwestycje zrealizować za 200 tysięcy złotych. Na wykonanie inwestycji miasto przewidziało 105 dni. Od dnia podpisania umowy potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 15 maja. W piątek 4 maja na ulicy Kurlandzkiej doszło do dachowania samochodu osobowego. Z ustaleń policji wynika, że Volkswagen Passat wylądował na dachu w wyniku uderzenia przez inny samochód. Mężczyzna, który spowodował wypadek, ma 76 lat. Kierując autem marki Honda Civic, próbował wyjechać z osiedla Orła Białego i nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi. W wyniku zderzenia ten drugi pojazd dachował. W momencie zderzenia w Passacie przebywały dwie osoby. Pasażerowi nic się nie stało. 36-letni kierowca został odwieziony do szpitala. 76-latek nie odniósł żadnych obrażeń. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. Sprawa została skierowana do sądu, który wymierzy mu karę. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Miasto sprzedaje kolejne tereny przy Centrum Handlowym Poznania. Tym razem chodzi o 3 działki o powierzchni 9000 m2. Ich cena wywoławcza wynosi 13 milionów złotych. Teren ma zostać w całości przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, ale oprócz bloków inwestor będzie musiał wybudować również 2 drogi dojazdowe. Żaden z budynków nie będzie mógł przekroczyć wysokości 6 kondygnacji. Sprzedaż odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego ostateczny termin przypada na 17 maja. Przypomnijmy, że już wcześniej, w listopadzie, miasto sprzedało inną działkę leżącą przy tej samej ulicy za 4 miliony złotych. Wtedy zakupił ją warszawski deweloper HM Invest. W
Franowo coraz bardziej się rozbudowuje, mieszkańcy pytają o nowe inwestycje. Aktualnie powstaje tu budynek biurowy, dokładnie 252 metry obok parku Franowo, 309 od M1 i 312 od Ikei. Stawia go firma Jakon z Tarnowa Podgórnego. Powierzchnia użytkowa tego dwupiętrowego biurowca wyniesie 2240 m2. Piętro biurowe ma powierzchnię 665 m2, a kubatura ponad 6000 m3. Inwestor przewiduje tu biura typu open space z dużą ilością przeszkleń. Od 4 maja trwają w całej Polsce matury. My sprawdziliśmy, jak poszło licealistom z Ratajskiej 14. Pytaliśmy, czy egzamin był łatwy i co sprawiło maturzystom najwięcej problemów. Spróbujmy podsumować tak w dwóch słowach, jak tam było na maturze, czy było łatwo, trudno, z czym się borykaliście tak naprawdę, co wam przysporzyło najwięcej problemów? Znaczy generalnie podstawy z matury były łatwe, ale rozszerzenia pisałam z polskiego, angielskiego były dosyć trudne. Matematyka była w miarę prosta, ale dla niektórych okazała się być bolączką. I tak generalnie no to te podstawy w miarę były do ogarnięcia, ale reszta no to te rozszerzenia dali bardzo trudne. Powiedzmy w takim razie o języku polskim. Jaki temat był do wyboru, co wybrałeś, no i jak podszedłeś do tego tematu? No była rozprawka tęsknota, czy buduje życie, czy rujnuje. No ja wybrałem, że buduje, no i oparłem tam na swoich argumentach. Ja liczyłam po prostu, że będzie lalka. Cieszyłam się, że nie było dziadów, bo też 3 razy już były dziady, 3 razy była lalka i lalka się trafiła i to na całe szczęście było proste. Wypracowanie też było banalne. Temat był taki życiowy, więc było do czego się odwołać. W jaki sposób się przygotowujecie do matury? Na przykład do polskiego jest jakiś klucz, według którego się przygotowujecie? Ja na przykład osobiście przygotowywałam się na podstawie biografii autorów. Nauczyłam się wszystkich poszczególnych biografii i to mi w dużej mierze pomogło po prostu, żeby przyłożyć kontekst historyczny danego autora. No i streszczenia najważniejszych lektur obowiązkowych na pewno no, trzeba znać i każdy na pewno dzień przed ogarnął te wszystkie streszczenia podstawowych lektur. W jaki sposób przygotowujecie się na przykład do matury z angielskiego? Na co dzień teraz chyba, nie wiem, młodzież ma do czynienia bardzo z angielskim. Jak to wygląda? Tak ogólnie powiedzmy. Myślę, że dużo pomagają oglądanie filmów z napisami. Mi to przynajmniej pomaga. A tak to się chyba nie idzie przygotować po prostu to, co się nauczyło w szkole. Zależało od nauczyciela, od przygotowania przez nauczyciela. Chociażby w grach komputerowych można się z komunikacją z inną osobą zderzyć i no jest po prostu mimo wszystko się uczy człowiek. Różnie ludzie się przygotowują, ja akurat nie miałam nawet rozszerzenia jakby w podstawie programowej i musiałam w swoim własnym zakresie się przygotowywać. Nigdy nawet też rozprawki nie pisałam przed rozszerzeniem, dlatego musiałam parę dni przed zobaczyć, jak się pisze w ogóle tą rozprawkę i najważniejsze jakby zwroty się nauczyć. Czy teraz uczniowie ściągają? Jeśli tak, to jak? Jakie są triki? W klasie oczywiście ściągają, często z telefonów, ściągi też różne są, ale myślę, że najbardziej to jest, nadal jest ściąga na kartce. Wczesne wykrycie uratuje Twoje życie. Pod takim hasłem odbywają się na Ratajach badania skóry, które są niezbędne w ewentualnym leczeniu czerniaka. Organizatorem badań jest Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka, które prowadzi również działania edukacyjne w zakresie profilaktyki tej choroby. Im wcześniej wykryta choroba, tym większa szansa na powrót do zdrowia, dlatego warto pójść na badanie znamion skóry. Będzie ku temu okazja już w sobotę 12 maja. Wtedy w Domu Kultury na Skarpie na Osiedlu Piastowskim będzie można skorzystać z wideodermatoskopu. Dzięki niemu będzie można ocenić, czy skóra zagrożona jest czerniakiem. Badanie jest bezbolesne i bezpłatne. Może poddać się mu każdy bez względu na stan zdrowia. Badania będą przeprowadzane od godziny 9 do 13. Zapisy przyjmowane będą na miejscu od godziny 8.45. Ilość osób mogących skorzystać z badania jest ograniczona. Nie pierwszy raz na Ratajach, a już drugi ze swoją książką. Piotr Tymiński w Domu Kultury na Skarpie promował powieść Przybysz. Autor ma w planach już kolejne pozycje.
Niemcy również na dzieciach. O wojnie, ucieczce, utraconym dzieciństwie, między innymi takie tematy poruszał pisarz Piotr Tymiński podczas spotkania autorskiego promującego jego najnowszą książkę Przybysz. Odbyło się ono 8 maja w Domu Kultury na Osiedlu Piastowskim. Akcja książki toczy się w roku 1944, kiedy to dwóch młodych chłopców ucieka z transportu do Rzeszy. Fabuła oparta jest o autentyczne wydarzenia. Piotr Tymiński pisał ją słuchając opowiadań głównego bohatera. Pana Bronisława Przybysza poznałem w 1979 roku. Jeszcze wtedy byłem za małym chłopakiem i jej nie opowiadał. W ogóle bardzo długo nie opowiadał tej historii. Dopiero w 90-tych latach usłyszałem tę historię i wtedy już pomyślałem sobie, że warto jest ją sobie zapamiętać, zanotować, porozmawiać z tym bohaterem, żeby ku pamięci i przestrodze gdzieś ją zapisać. Historia opowiada o długim i niebezpiecznym powrocie do domu nastoletnich chłopców. Pomiędzy słowami można odszukać nie tylko fakty historyczne, ale i dodatkowe wartości. O tym właśnie jest ta książka. Jak można wspólnie razem podjąć jakąś decyzję i wspólnie razem pomagając i wspierając się pójść tą drogą do celu, który chce się osiągnąć. Wspólnie, ponieważ Bronisław Przybysz z transportu uciekał z Jurkiem, któremu książka jest dedykowana i który jest poszukiwany. Wiemy, że Jurek był chłopcem z Zamojszczyzny. Wiemy, że w 1944 roku mógł mieć 12 bądź 13 lat. Natomiast pewne wydarzenia doprowadziły do tego, że chłopcy stracili ze sobą kontakt. I dzisiaj pan Bronisław Przybysz, który przeżył tą historię, ma lat 86. Chciałby, jeśli Jurek przeżył, chciałby go jeszcze raz spotkać. Więc szukamy Jurka. Piotr Tymiński pisze już kolejną książkę, tym razem przeniesie nas do Lwowa do roku 1918. O kolejnym spotkaniu autorskim po jej napisaniu z pewnością poinformujemy. Poprzez serię działań warsztatowych i artystycznych chcą wrócić do historii osiedla Piastowskiego i wspólnie stworzyć mozaikę z pamięci. Wszystko w ramach cyklu, który właśnie trwa na osiedlu nad Wartą. Spotkali się po raz kolejny, żeby stworzyć mozaikę z pamięci, tym razem w ramach cyklu W skali osiedla. Warsztaty stworzenia miniaturowej makiety Piastowskiego odbyły się 8 maja w Domu Kultury na Skarpie. Fani blokowisk budowali ją, opierając się na wspomnieniach, przytaczali historie znane im właśnie z osiedla z nad Warty. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby wykonać miniaturową makietę osiedla Piastowskiego, więc jest z nami modelarz Igor Meger z lokalnej modelarni, jest z nami architektka Olga Koczorowska i oni koordynują powstawanie miniaturowych bloków i to spotkanie jest pretekstem właśnie do tego, żeby rozmawiać o wspomnieniach dotyczących osiedla Piastowskiego. Wiele osób podczas tych spotkań przypomina wielkoformatową makietę ratajskich osiedli, która znajdowała się nad Wartą przy moście Królowej Jadwigi. Była ona miejscem spotkań i zabaw, w latach 90. została zlikwidowana. Dziś pozostał po niej tylko betonowy plac, ma tu powstać parking. Animatorzy mozaiki z pamięci razem z mieszkańcami w ramach cyklu, który będzie odbywał się do połowy czerwca, odtworzą tu kredą dawną makietę. W ramach naszego projektu chcemy przy placu namalować mapę osiedla Piastowskiego, a na nią nanieść zebrane podczas warsztatów wspomnienia, w ten sposób stworzyć mapę sentymentalną osiedla. Dla tych osób, które chciałyby wziąć udział w kolejnych spotkaniach i dorzucić swoją cegiełkę do budowania mapy wspomnień, będzie okazja już za kilka dni. W najbliższy weekend 12 i 13 maja spotykamy się na warsztatach mozaikowych. Mozaikę, którą udało nam się pozyskać z terenu pływalni Rataje, będziemy wykorzystać do tworzenia swoich nowych osobistych mozaik. Ponadto 14 maja odbędą się warsztaty reporterskie, start na betonowym placu po makiecie Rataj. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne 17 maja, jak zwykle w czwartek o 16:30. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.